Cześć. W tym filmie dobra, ale krótka rada. Jeżeli twój laptop lub komputer stacjonarny podłączasz do gniazdka elektrycznego, wtykowego, które nie ma tak zwanego bolca ochronnego, czyli styku ochronnego, to możesz liczyć się z takimi problemami jak takie dziwne bzyczenie, charczenie w głośnikach, w słuchawkach i oczywiście jest to bardzo denerwujące. W różnego rodzaju najnowszych laptopach, najnowszych płytach głównych jest właśnie taki problem, gdzie ludzie mają taki problem, że im coś bzyczy, cały czas tak harczy i to jest strasznie wkurzające, szczególnie przy nagrywaniu z mikrofonu dźwięku, to ten dźwięk także się nagrywa. No i wtedy myślą sobie ludzie tak, to pewnie moja płyta główna w moim nowym komputerze lub nowym laptopie jest uszkodzona. Najczęściej jest tak, że podłączacie gniazdo zasilające waszego laptopa lub komputera stacjonarnego do gniazdka bez styku ochronnego, czyli tak zwanego bolca. W związku z czym wystarczy, że odłączycie wtyk od takiego gniazda, od takiego kiepskiego przedłużacza i podłączycie bezpośrednio do gniazdka w ścianie, o ile oczywiście to gniazdko w ścianie będzie miało styk ochronny. I oczywiście, jeżeli będzie on elektrycznie podłączony z przewodem ochronnym. To jest bardzo ważne. Jeżeli macie na przykład dwuprzewodową instalację w swoim mieszkaniu, czyli tak zwane TNC typ sieci, no to przy tym gniazdku musicie zrobić tak zwane zerowanie. Powinien wykonać to oczywiście elektryk na odłączonym napięciu zasilaniu w rozdzielnicy elektrycznej dla przynajmniej obwodu tego gniazdka. Czyli musi ten przewód neutralny od styku prawego odłączyć i podłączyć pod styk ochronny, czyli ten bolec. A dopiero od tego bolca taki osobny, krótki przewodzik podłączyć, czyli tak zwany mostek, do prawej dziurki w gniazdku. Tak więc musicie mieć po prostu sprzęt elektryczny, komputerowy, zawsze podłączony pod gniazdko elektryczne uziemione. I przewody, które wykorzystujecie lub różne przedłużacze, listwy muszą mieć także ten właśnie styk ochronny, czyli tak zwany bolec. Taki przedłużacz jak tutaj widzicie, jeżeli wykorzystam na przykład do laptopa i będę chciał nagrywać dźwięk w słuchawkach czy z mikrofonu w laptopie, to bardzo prawdopodobne, że ten dźwięk, który będzie nagrywany, będzie charakteryzował się takim takim cichym, ale bardzo denerwującym brzęczeniem. Mam nadzieję, że ta rada Wam coś da, szczególnie jeżeli macie jakieś różne informacje od swoich znajomych, że mają problem z dźwiękiem, z kartą dźwiękową, z mikrofonami, z głośnikami. No to już wiecie, co im macie poradzić. Możecie ten film im dać albo sami powiedzieć. Odłączcie od zwykłych gniazdek bez uziemienia i podłączcie do gniazdek z uziemieniem, a Wasz problem w większości zostanie rozwiązany. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ta rada Wam się przyda od teraz na całe życie, żeby nigdy nie podłączać sprzętu elektrycznego, komputerowego i akcesoriów pod gniazda elektryczne bez uziemienia, czyli bez tak zwanych bolców. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, do zobaczenia, cześć!